dobry, jest kolejny dzień. Dzisiaj mam trochę zaplanowane, ale takich luźnych rzeczy. Muszę pojechać do Designer Outlet, ponieważ mam współpracę. Muszę pojechać po Dynię. Teraz właśnie będziemy jechać po Dynię. Muszę pojechać po Amelkę, bo z Amelką jadę do Designer Outlet, ale wam wszystko na oko mówię. Wieczorem robię sobie z Nikolką... Z kim? Nigdy w życiu nie powiedziałam na nim Nikolka. Uznajmy, że tego nie było. Wieczorem robię sobie z Nikolą taki... Będziemy po prostu malować Dynię. Pokażę wam to potem, bo nie jestem w stanie tego inaczej wytłumaczyć. Zapraszam ze mną. Czemu się tak trzęsie auto? Nie wiem, trochę dziwna sprawa. Nie powinno się tak trząść. Nic, nieważne, puszczam muzykę podgłośnie, może się przestanie trząść i jadę. Lekka zmiana planów, bo Amelka do mnie zadzwoniła, że już jest po egzaminie, więc jadę po Amelkę i z Amelką pojedziemy po Dynię. To jest dobry plan, nie będę potem musiała jej odbierać, będę już ją miała przy sobie. Zawsze jakoś tak lepiej z Amelką, prawda? Mam dobry kontakt ostatnio z Amelką, co mnie bardzo cieszy. My przez połowę naszego życia, Amelka to moja siostra jak coś, 8 lat młodsza. I przez połowę naszego życia nie mogłyśmy się ze sobą kompletnie dogadać, a jak zaczęłyśmy się już dogadywać, to ja nie potrafię dnia bez niej wytrzymać, naprawdę. Okazało się, że jest naprawdę fajna. No, chciałam powiedzieć, że... Bo tamte są trochę... Okej, bo tamte są trochę za małe. Moim zdaniem. Te są za małe, a tamte są dla mnie za duże. Zastanawiamy się nad tym outfitem. Amelka jest zrezygnowana. Ale te spodnie uważam, że są fajne. Prawda jest taka, że żeby nagrać ten filmik, musiałam usunąć TikToka, bo nie miałam miejsca w telefonie. Jest 3 godziny później, my właśnie skończyłyśmy wybierać rzeczy do sesji zdjęciowej. Zajęło nam to trochę dłużej niż zazwyczaj, aczkolwiek wybrałyśmy fajne rzeczy, mam wrażenie, no nie? Tak. Słuchajcie, w końcu jesteśmy w domu i kupiłyśmy dużo dyni. Więc w końcu będzie jesienny klimat w moim mieszkanku. Spadłam troszkę. Dzień dobry. Zobacz, ile my tego mamy. Ja widziałam na filmiku. To nie wszystkie są malowania. Nie tyle widziałam na filmiku. Wy jesteście crazy girls? To jest moja dynia. Przesłuchaj. To jest moje ulubione słowo. Aczkolwiek? Oczywiście, że tak. Jeszcze ja? Cześć kochani! Teraz Nikola zrobi nam Q&A, ponieważ stwierdziła, że weźmie vloga w swoje ręce i ona robi Q&A, prawda? Więc zaczynamy. Czy mogę dostać jakiś pędzelek jeszcze jeden? Napisałam na chat GPT, żeby wymyślił pytania. Pytanie numer 1. Jaki jest twój typ idealnego partnera? Ja się wypisuję z tego kanału. Właśnie maluję czarne serce. No to może ominiemy temat miłosny. Gdybyś mogła spędzić dzień z jedną influencerką, kto by to był i dlaczego? Ja bym wybrała na przykład taką fajną influencerkę Klaudię Woźniak. Też chciałam to powiedzieć! Ponieważ Klaudia Woźniak jest taka super, że kupi dynię i ona nie śledzi na nich. Nie kupi tych najtańszych za 3 zł, tylko weźmie te droższe za 4. Lubi prowadzić samochód, przez co zawsze mogę być passenger princess. Robi makaron o 2 w nocy, bo... Powiem jej, że jestem głodna. Tak powiedziałam jej teraz, że zjadłam przeterminowane skitelsy i boli mnie brzuch i zmiotowałam i jestem głodna, ona przywieźć coś do jedzenia? To było cute. Albo raz zostawiłam mi jedną kozmaka pod drzwiami. Albo dała mi klucze do mieszkania. Ale też są minusy. Są minusy. Jest w domu, mnie otwiera. I otwiera klucze, mam na co robisz. A teraz we. Tutaj mam za dużo pomysłów w głowie. Jestem wszyscy razem. Więc to jest po prostu trzypak. Ona ma już pomysł. Mam pytanie. Pytanie. Ja zadaję sobie pytanie. Ja jestem Q&A. Ale no, mam szansę. Czy Eminem to influencerka? Nie. Okay. Ale może być influencer, ale nie, on myślał, że jest. Okej, okay. Myślę dalej. Uważam, że wszystko wychodzi w swoim czasie. Ale pamiętajcie o tym, że to są marzenia. Cały czas spada, nie podoba mi się to, ale widzę się zaraz z Edgarem. Jedziemy na kawkę, na Pumpkin Spice Latte, pierwsze tej jesieni. On jeszcze o tym nie wie, ale czy to jest ważne? Nie. Zadzwonił i powiedział, że będzie za 2 minuty. Ale chyba nie mogę mu ufać, bo minęło już 5. Teraz musimy mu przedstawić mój sprytny plan. Nagrywam vloga. Tak myślałem. Idziemy na Pumpkin Spice Latte. Dobra. W
właśnie dostałam informację od mojej siostry, że ona też ścina włosy do ramion. Nie wierzę w to trochę. Wydaje mi się, że tego nie zrobi, ale może powiem jej, że już wam powiedziałam na vlogu, więc musi to zrobić. Uważam, że byłoby jej naprawdę bardzo ładnie. Powiedziałam już na vlogu, że obcinasz. Wow. Zauważasz? Nie wiem. To są nasze włosy. Nasze wspólne. Nasze wspólne. Jak się czujesz? Dziwnie. Ładnie. Dziwnie, ale ładnie. Idziemy. Idziemy do kina. Dobra, my teraz zmieniłyśmy wygląd, jeszcze tylko trzeba umysł zmienić, więc jedziemy na film, który zmieni nasze życie. To nie ten. Ten też. Amelka ma nową osobowość. No. Jak na inny level odblokowany. To prawda. Wyglądamy teraz tak samo. Każdy był na tym filmie oprócz nas, bo czekałyśmy na dziewczyny, ale one są cały czas zajęte, więc chyba się nie obrażą, że pojedziemy same. Dosłownie od 2 miesięcy się umawiałam na ten film. Jedziemy na... nawet nie pamiętam nazwy, napiszę wam tutaj. Lecimy w ogóle do Londynu za 4 dni. Tak? Tak. Jak poprzednim razem byłyśmy w Londynie, to obie miałyśmy włosy do tyłka, a teraz obie mamy włosy do ramion. Czy to nie jest przepiękne, że się zmieniamy, zmieniamy świat na lepszy? Mam nadzieję, że nam się uda, bo jesteśmy już 20 minut po czasie i internetowa sprzedaż na ten film została wyłączona. Nie wiem, jak to działa przy kasie. Mam nadzieję, że nam się uda naprawdę. Jak oceniasz? Wow. Teraz też płaczesz. To są emocje. Jak oceniasz w skali 0 do 10? 7,5. 7,5? No. Początek był mega nudny. Nudny. Fuck. Dobra. Dla mnie też ten film był nudny. Dawno żaden film nie wywarł na mnie tyle emocji. Dla mnie ten film był 10 na 10. Tyle chciałam powiedzieć, tyle próbowałam wydłukać przez ostatnią minutę. Jedziemy do domu. Chcę do domu. Ja mam ADHD, początek mnie bardzo znudził i chciałam wyjść. Najbardziej randomowa rzecz w poniedziałek rano. Ja z Nikolą na grzybach. Patrz, coś tu było. Ale to... Tylko chyba... Są te udające ładne tylko, ale ten też udaje? Sprawdźmy to. Ten też udaje. No oczywiście, że udaje. To jest taki udający. Szczerze to ja nie wiem, gdzie jest Nikola. Gdzie są grzyby. Widzę bardzo dużo żab. Nikola! Ok, tylko sprawdzam. Idę do ciebie, jednak nie chcę sama. Bo ja się wystraszyłam, że się zgubiłam. Kolejny dzień z Amelką. Kolejny przepiękny dzień. Witam wszystkich. Jak się dzisiaj czujesz w tych włosach? Nie czuję się w żaden sposób. To trochę przykre. Ale wyglądasz bardzo ładnie. Fajnie tak się robi, co? Odkryłyśmy fajną miejscówkę, w sumie w samym centrum Wrzeszcza, gdzie Amelka wzięła... ile jest dzisiaj stopni? Z 13? Amelka wzięła mrożoną kawę. 12 stopni. Przyjechałam właśnie do Gdańska, w sensie do głównego, odebrać Julkę, bo przyjeżdża do mnie Julka. Nie widziałyśmy się bardzo długo. Hello! Hello! Cześć, bo to mamy vloga na wejściu. Fajne miejsce w sumie do trzymania aparatu. No nie trzymam tam, ale teraz sobie postawiłam, fajne. Bo Jurka ma nową fryzurę. Ty też masz nową fryzurę. Także jesteśmy obydwie w nowej wersji. Jedziemy do Ikei, żeby kupić dywan, żeby kupić lampkę bądź lampki i żeby Jurka dała kopsiki. Drodzy widzowie, jestem przyzwyczajona do tego, że całe życie chodziłam do jednej Ikei, tej samej, a ta ma zupełnie inny układ i czuję się
mega dziwnie w ten sposób. Chociaż z drugiej strony teraz jak patrzę, to w sumie chyba jest taka sama. Też mi się wydaje, że jest taka sama. Ładne bardzo miski. Chcesz taką? Poproszę, a kupisz? Miska jest tylko szara. A mi się to bardziej podoba. Chcesz taką? Prawdopodobnie jak wyłączę vloga, to Julka to odłoży, dlatego nagrywam cały pobyt tutaj. Autentycznie wyłączyłam nagrywanie i Julka to odłożyła. A kupisz mi to? Tylko, że ja sobie, wiesz, wyobrażam go w kuchni. Ja mam ten w domu. I nie będzie mi go szkoda, nie? Masz go? Ten mam w domu. Okej. Okay. I on jest spoko. A weźmiesz go, dasz radę go wziąć na podłogę, żebym go zobaczyła? No mogę, tylko to jest... Julka, czy ty wszędzie musisz pracować? Możesz się uspokoić? Sobie są do wydania, no. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie wyszłyśmy z domu. Jedziemy na przygodę. Przygoda to znaczy robienie zdjęć. Tak. Tylko musimy jeszcze zahaczyć o forum, żeby kupić kurtki, które nam się marzą. Tak jest. Jest przepiękna pogoda, świeci piękne słoneczko. Miałyśmy wyjść z domu o godzinie 11. Jest godzina 13.15. Stało się tak dlatego, że jak się obudziłam, to była okropna pogoda i padał deszcz, więc nie budziłam Klaudii, bo stwierdziłam, że nie mam w ogóle motywacji, żeby wyjść z domu. Jesteśmy w Sopocie, nagrywamy teleturniej. Teleturniej, kto wybije więcej kart? Ty już wygrałaś, bo nie wybije kart. Lubię wygrywać, dlatego wymyślam taki teleturniej. Jest przepięknie, jest przepiękna pogoda i sobie spacerujemy, i jest cieplutko, i świeci słoneczko, i jest jesień, i biegają wiewiórki wokół nas. Jest to prawda. I Julka ma nowe włosy. No mam. Zobaczcie. Przepięknie. Za 2 godziny, niecałe w sumie, mam pociąg. Więc idziemy jeszcze zjeść i wracam do Warszawy. W sumie nie musiałabym. Właśnie nie wiem, dlaczego to zrobiłaś. No bo mam plany na jutro. Aha. Co mi powiesz, jak tak ładnie wyglądasz? Ładnie wyglądasz? No bardzo, wśród tych liści. Na randce w Parku Lipskim. Was też zachęcamy do tego. Stresowałam się. Nadchodzi pora pożegnania. Jesteśmy pod dworcem Gdańsk-Oliwa i pora na mnie. Wow. Po walizkę jeszcze. Idź po walizkę jeszcze. Pa! Julka pojechała, ja jadę właśnie po mamę do pracy, bo kończę ją za pół godziny, a jestem akurat w pobliżu, więc żeby było jej miło, to ją odbiorę z pracy. Biorę dzisiaj Bambi na noc, więc będziemy miały dziewczęski wieczór. Może wpadnie Nikola z Lilką. Lilka to jest piesek mamy Nikoli. Więc dziewczynki by się poznały. Nie wiedziałam, że w Oliwie w jesień jest aż tak ładnie. Może w takim razie przyjadę tutaj na przykład jutro z Julką. I... z jaką Julką? Julka właśnie pojechała. Może przyjadę tutaj jutro z Amelką. I zrobimy jakieś fajne fotki. To brzmi jak plan. A mi kiedy obetniesz włosy? A to jest pytanie. Ładnie. Ładnie. Ojej, też pięknie. Niedobrze. Nie tu jesteś. Nie, brązowy weź. Brązowy? Mhm. Dobra, ale to my też bierzemy. To te dwie. Te dwie. Wchodzę w to. Ojej, no ślicznie. Ale. Ale jesteś. Taty outfit na smajentwa. Wzięłam Bambinkę. Jedziesz dzisiaj do mnie na noc, wiesz o tym? Nikola mi właśnie napisała, że jest u mnie z pieskiem swojej mamy, więc fajnie, bo Bambi się od razu pozna z Lilą. Jak to zmieniam?
Czy to jest tak, że jak wypalę świeczkę, to mam kubek? O, że zajebiste. To jest ładniejsze. Hello! Odzyskałam moje dziecko. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Parku Oliwskim. Przyjechałyśmy właśnie do Ikei, żeby poprawić humor nam. Co potrzebujesz kupić? Potrzebuję lampkę, potrzebuję klosz, a potrzebuję żarówkę i parę jakichś nieprzydatnych rzeczy. Jak myślisz, jaki kolor jest mój ulubiony? Tylko zostaw mi tam miejsce też na mojego... Otwórz, bardziej otwórz, nie zamykaj mi. Dobra, powoli teraz. Powoli zamknij. Czekaj, poczekaj, otwórz budną. Otwórz jeszcze trochę. Dobra. A weź zamknij, spróbuj zamknąć. Masz. Mamy to! O wow. Ile? 5 minut! Spójrzcie, jaka malca to ślicznie wyszło. Czekam teraz na dziewczyny, aż do mnie przyjadą, ale powiem wam, że ja naprawdę jestem zakochana w tych oczach. Wow. I w ogóle pierwszy raz w życiu mam soczewki na sobie. Nie spodziewałam się, że to jest takie łatwe i takie... Nie wiem, że ja ich nie czuję. Generalnie, to teraz czekamy na najgorsza część tego wszystkiego, czyli ściąganie soczewek. Nie ma już przy mnie tymci. Nie, jestem sama. Muszę sobie sama poradzić. Dobra, spróbujmy z jedną. Strasznie mnie to stresuje. What? Teraz mi się już nie podoba mój kolor oczu, ale to było takie łatwe. Mamy rodzinny wypad do kina. Koniecznie, żebyś się przywitał na vlogu. Powiedz cześć. Tata się zawstydził. Musicie wybaczyć. W skali 0-10, jak oceniasz? Nie wiem. Na pewno się uśmiechnęłam. Uśmiałam się. Ja? W sensie podobał mi się. Był straszny, ale podobał mi się. Mówiłam, że tacie się nie podobał. Tato, w skali 0-10, jak ci się podobał film? Ile? 5. 5? Tata woli straszniejsze. Ja bym dała 7,5. Ja 8. Pierwsza część była lepsza. Nie wiem i się nie dowiem. Jestem tak wdzięczna za to, że... Bo w ogóle mam catering. Mam od 3 dni catering, 4. Nie wiem, ale... To jest złoto, naprawdę to jest złoto. Teraz jest... w sensie dzisiaj jest 1 listopad, więc byłam na obiadku u mamy. I nie zjadłam obiadu z tego, więc teraz sobie go podgrzeję. I mam... Kotlety mielone z serem, ziemniakami, z koperkiem i buraczkami. Mieszkam tutaj, dzisiaj mieję równe 3 miesiące i czuję się, jakbym się dzisiaj wprowadziła. Wziąłem się od rodziców zimowe rzeczy i jakaś reszta, która po prostu została, której wcześniej nie brałam. Więc właśnie przyszłam do domu z 4 workami, 3 siatkami i 1 dużą torbą. I naprawdę czuję się, jakbym się w tym momencie tutaj wprowadziła. I ja mam zawalone szafy na fulla. Nie mam pojęcia, co mam zrobić z tymi. Czy mam coś więcej do dodania? Nie. Dzisiaj jest piątek. W taki sposób spędzam piątek. Puszczam koncert i ogarniam zimowe rzeczy. Zapomniałam o tej kurtce. Fajnie, że ją mam. Ja nie sprzedałam tej kurtki? Byłam pewna, że ją sprzedałam w tamtą zimę. Kupiłam tą kurtkę, mieszkając w Warszawie. I to był mój zakup życia wtedy. Bardzo się z niej cieszyłam. Bardzo mi się podobała. Co sądzę o niej teraz? Chyba nie mój styl w tym momencie. Aczkolwiek nie jest zła. W sensie, ona jest fajna. Tylko ja nie chodzę teraz w takich jaskrawych rzeczach. Wtedy chodziłam dość sporo. Wow. Wtedy chodziłam dość sporo. Ale teraz chyba mi nie pasuje troszeczkę. Byłam pewna, że ją sprzedałam. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłam. Cieszyłam się z tego futerka rok temu. W sensie z tego baranka, nie futerka. Chyba też nie mój styl w tym roku. Chociaż...
ale bardzo się cieszyłam, pamiętam, bo on ma takie wielkie rękawy i jest taki milutki, fajniutki, ale czy ja w nim będę chodzić w tym roku? Kurde, ale ja go bardzo długo szukałam, bardzo długo i znalazłam go w końcu na Vinted. Przemyślmy to, zobaczę się do lustra. Dobra, z nim jeszcze nie podejmuję decyzji, zobaczymy co ja mam w kieszeni. Pomadkę. Nie wiedziałam, że mam taką pomadkę.